Idziemy na podchód. Pojeździliśmy trochę. Dzisiaj trochę gorsza pogoda. Jest ciepło, ale pochmurno. Niestety pochmurno, nie ma słońca. Może nawet lepiej. Ale przy wodopojach nie ma żadnej zwierzyny, bo chyba nie chce im się pić. Ale mam nagranie. Congratulations. Thank this is your first? Yes. Good, good, good. You're in Africa. First in Africa. Good, very this good. This first brood in Africa. Brood. Yes. And it's a nice old ram. Yeah. Nice old ram, good shot. Congratulations. Thank you. Opowiadaj. No, emocje wielkie. Podchód tak jak ma być, nie? Podchód tak jak ma być. Zostawiliśmy samochód kawałek stąd. No z kilometr, żeśmy szli. Kilometr, nie z samochodu. Tutaj pan prowadzący wiedział, że tutaj są jakieś zwierzęta. Tropiciel? No, opowiadaj. No. Tak szczęsę. Totalnie strzela się przez krzaki i tak dalej. Wczoraj strzelał kolega, no to gdzieś tam mu się kula rozeszła. Nie dostał. No i to są pewnego rodzaju jakieś... Kaliber dobry, nie? Kaliber najlepszy. Kaliber najlepszy, broń też pożyczona od Kamila. A ty masz chyba taką samą. Ja mam identyczną. Strzela identycznie. To co, idziemy zobaczyć tego blazboka? Idziemy zobaczyć. Let's go. That was nice and quiet. We got a really nice stalk. Okay. And that was 30-40 meters. Okay. It's really good. It's not often that you get so close. So close to this. Kraj. Very nice. Big. Old ram, yes. Nice, you can see here. Patrz jaki gruby. See how thick it is? Yes. There and the rings. It's white. So it means it's old. Very, very nice. Super. Good. Karl, please. Yo, cameraman. Now, okay. Okay, no problem. Okay. It's recording? Yes, recording. Okay. Mimo, że jesteśmy w Afryce, to musi być to zachowana pewna tradycja europejska. Oni tutaj w Afryce tego nie znają, ale my pokazujemy, jak to wygląda. Ciężko połamać te gałązki, ale tu mamy wszystko ładnie. Poproszę Przemka od strony grzbietu. Oczywiście. Nie mam noża. Zostawiłem dzisiaj, nie zabrałem, więc podam na czapce. Ostatni tens. Pieczęć. Dasz busz. Cieszę się, że strzeliłeś. Też się bardzo cieszę. Czemuś? Co? Chyba polujemy dalej? Oczywiście. Dopiero początek. Dopiero początek. Pierwszy dzień. Wczoraj było tak tylko rozpoczęcie. Zapoznanie z terenem. Tak jest. Zobaczymy, co nam dzisiaj jeszcze Święty Hubert podarzy. Piękny blazbok. Naprawdę powiem wam, że nawet kolor sukni buty jest naprawdę super. Tu jest gruby. No. Luks. Pięknie.
Pamiątkowe foto? Oczywiście. I let's go, next hunt. Okay? Przemek, który to twój wyjazd do Afryki? Pierwszy wyjazd do Afryki. A twojego taty, ale to później nagramy, powiedz. A mój tata był chyba 3 razy, to jest 4. Nie, 5. 5. Pytałem się, no. 5 wyjazd. Tata strzelił wczoraj, przedwczoraj lwa. Zostawiliśmy go tam na tamtej farmie. No, przyjechaliśmy tutaj na farmę, gdzie są mniejsze zwierzęca. Może mniej groźne, nie mniejsze. No jak według ciebie, powiedz tutaj ładnie, prosto, nie prosto, jak to wygląda? Tak jak mówią? Nie, no Afryka jest piękna, ale jest ciężkie polowanie, nie? Tutaj może tutaj na te antylopy jest takie lekko łatwiejsze, ale przy tych lwach no to jest bardzo ciężko. A powiedz teraz, jak ogólne wrażenia? Ogólne wrażenie, jeżeli chodzi o Afrykę, to poza Egiptem nie widziałem, pierwszy raz jestem, no to jestem bardzo mile zaskoczony, jest pięknie. Na pewno tu wrócę. O, i to mi się podoba. Za rok, a co my, ja nie będziemy mówić co, bo my to za rok wrócimy razem. Za rok wrócimy razem, już jest plan, ale to na razie jest tajemnica. Tak. Będzie na pewno na relacji i na filmie, jak tylko się wszystko spisze. No dzisiaj jeszcze polujemy, zobaczymy co się nam, mamy tam jakąś listę. Ten był spoza listy, no ale jak był piękny okaz, to szkoda było go przegapić. No i fajne polowanie, nie? Bo to żeśmy podchodzili. Bardzo fajne polowanie. Podchód, no jakby się trafiło coś innego, no to też byśmy pewnie strzelali. Jeżeli tylko mamy to możliwość strzelić, tak? No bo niektóre tutaj zwierzęta są poza strzałem. Zwierzęta bądź miejsca. No. Widzieliśmy tam wcześniej sejbel, na którą ja poluję. No ale tam powiedział, że nie, że tamtym miejscu nie wolno strzelać. Także nie jest to. Tu jest 12 tysięcy hektarów. Ale w niektórych miejscach oni zakazują strzelać, także nie jest to tak, że się wychodzi i strzela do czego się chce, tylko musi na to profesjonalny myśliwy i tropiciel muszą wyrazić zgodę na ten strzał, na to czy ta zwierzyna jest już w odpowiednim wieku, czy akurat nie jest w jakimś tam okresie, nie wiem też dokładnie, nie chcę się tutaj mówić, chwalić, bo też nie wiem, ale są takie miejsca, które jakby zakazują tutaj polować, strzelać. No ale co, lecimy po to sejbel, popolujemy sobie nawet fajnie, bo dzisiaj jest naprawdę, nie ma takiego palącego słońca, tak. I naprawdę się fajnie chodzi. Jest fajnie super. Się chodzi, bardzo fajnie, no bo trochę więcej ubrania, ale za to nie pali to słońce tak bardzo. Nie, ale nie zima, w RPA środek zimy. Jest środek zimy w RPA, dokładnie. Dobra, nie przedłużamy i polujemy dalej. Polujemy dalej. Dasz busz. Dasz busz. Ile tu zwierzę jest? Witamy na kolejnym wyjściu. Jedziemy dzisiaj z kolejnym uczestnikiem naszej wyprawy, z Pawłem. Zaraz wam Paweł opowie. Zobaczycie w dalszej części materiału, co już Paweł strzelił. Nie będę zdradzał, chociaż pewnie na miniaturze widzieliście. Paweł poszedł bardzo, bardzo grubo. Z tyłu nasi PH-e, znaczy tropiciele, przepraszam, PH prowadzi samochód. No i zaraz sobie pogadamy, bo ja już wam mogę powiedzieć, że Paweł jest osobą, która nie jest pierwszy raz w Afryce. A z kim polował wcześniej, to powiem wam sam, bo z prawdziwą legendą polskich myśliwych polujących tutaj na Czarnym Lodzie. No tak, Kamil jak zwykle ma rację. To jest dla mnie powrót na Czarny Ląd. Taki sentymentalny powrót. Pierwszy raz byłem tu 18 lat temu w sąsiednim kraju, w Namibii. Polowałem z żywą legendą polskiego łowiectwa Januszem Sikorskim. Człowiekiem, na którego książkach i opowiadaniach łowców się wychowałem. Kazał mówić do siebie na ty, co było dla mnie straszliwą nobilitacją. Namibia to było, chyba jest takie przedszkole Afryki, ale warto to Namibię zaliczyć. Strzeliłem tam 7 antylop i guźca, a teraz wróciłem na drugi koniec tego cyplu afrykańskiego do RPA na począć Wielką Piątkę. No i rozpocząłem od bawoła. Wyjechaliśmy dzisiaj rano w tym samym towarzystwie, czyli nasz PH Johnny, dwaj tropiciele miejscowi. No i udało się strzelić pięknego bawoła. Cała relacja będzie na pewno na Sudeckiego stoi. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. W tym odcinku, od razu wam dodam za kamery, że w tym odcinku będzie Paweł. Była super akcja, ale nie będę więcej zdradzał. Obiecałem Kamilowi, że on pierwszy wyemituje ten film. Mimo, że koledzy z różnych grup mnie męczą, nadal jest to tajemnicą.
co, trzymamy kciuki, bo my z Pawłem. A Paweł, na co my jeszcze polujemy dzisiaj? No, oprócz bawoła chciałbym strzelić jeszcze kilka gatunków, których nie mam. No wiadomo, że to wszystko zależy od tego łaskawego spojrzenia świętego Huberta, ale w planie jest waterbuck, zebra, red hearted beast, impala i niala. Główny cel wyprawy Pawła zrealizowany, czyli buffalo leży. Ciśnienie zeszło. Tak, ciśnienie zeszło już zupełnie, bo Paweł był lekko, było ciśnienie, nie będziemy tutaj czarować, bo było, ale teraz już ciśnienie zeszło i jedziemy grzecznie polować na antylopy. Zmieniliśmy broń, Paweł polował wcześniej z 375 Holland Holland i co ciekawe wam powiem, że kule typu Solid Federala, Solid to były kule Winchestera. Przestrzeliły bawoła na wylot. Ja byłem w głębokim szoku. Bawu ważył prawie 800 kg, bo tutaj każdą zwierzynę ważą. 780 pokazała waga. I przestrzeliły go na wylot z 375. Natomiast teraz zmieniliśmy broń, polujemy z 30.06. No i jedziemy na troszeczkę mniejszego zwierza, aczkolwiek no naprawdę sam jestem ciekawy. Mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać. No i tak po Pawłowi potowarzyszę, żebyście mogli zobaczyć. Także widzimy się już w trakcie podchodu. Brawa święty Hubercie, dasz busz. Wspaniałe. Nie mogę się napatrzeć. Pytanie Krzysia, czy w Polsce by to urosło, ale nie. Słuchajcie, jedziemy autem i najlepsze jest w tym wszystkim to, że ten tropiciel, co siedzi za mną, o ten, w czapce z daszkiem, obydwaj są w czapce z daszkiem, a ten, co siedzi za mną, zobaczył trop, jadąc samochodem i mówi, że ten trop jest świeży i mamy tu skręcić. Więc nie wiem, jak oni to robią. My z Pawłem się zastanawiamy, w jaki sposób oni to rozpoznają, nie? Dla nas tropy są wszystkie takie same. Na tym suchym piasku, w tym upale, jak to rozróżnić? No jedziemy, zobaczymy. Co, łatwo jest? Był ładny kozioł na... Impali. Impali, oczywiście. Tak. Kozioł impali, był piękny. Ale niestety, wcale nie jest polowanie jakieś w zoo czy w parku. Zwierzyna jest czujna, płochliwa. Jak nasze jelenie, a nawet powiedziałbym bardziej. No ale co, nie podajemy się, nie? Ach, broń Boże. Jak zresztą sami widzicie, to nie ma co już dalej za nimi iść. Tak. Zawodowy myśliwie pokazuje ręką, że już poszło, to poszło. To już po wszystkim. Szukamy dalej. Patrz, on co wpadł? Następny. Tak. Tak tu. Mieliśmy pięknego byka Niali. Paweł chce strzelić. Zaczynamy podchód, zanim zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Niestety był po słońce, jak to zawsze. Tak. Coś gdzieś komuś przeszkadza. Go to that road and stop there and check if he doesn't cross. Już Tomek zabił jedno. Czekamy, aż przyjdzie spokojnie, żeby się skręcił. Uważaj na tą antenę.
Filling up your portfolio. Dziękuję bardzo, Dariusz. Professional hunter. Przeszkolony jako fotograf.
jest Paweł. Jak się dobrze ustawi, może strzelać, nie? Jak będzie dobrze znał, tak? Na łopatkę, nie? Spokojnie. We're gonna wait for him to turn. Yes. Niech się odwróci, spokojnie. Krzaczki można strzelać, także... Let him turn to be open. Okay, wait. Relax. Shoot. Shoot. Again. Can I shoot? Shoot, shoot, shoot. Wait. Przeładuj, przeładuj sobie. Okay, wait. You ready? You ready? Przygotuj się, przygotuj. Okay, reload. Let's come back. Drugi, nie? Tak, tu jest najgorsza sytuacja właśnie, bo ten drugi zawsze broni. Ale tamten jak wygląda, to widziałem, że nie ma w ogóle włosów. Ten jest słabszy. Skidom. Daar is nog hard op. Was beter dan een foto. Daar is nog een kop. Herman was beter zijn. Wat ja. Maar daar is Buffalo. We kennen Herman altijd was fucking job. Wat was dit niet? Nee, dat staat niet. Dat is een mooie show. Ja. Dat is een mooie. Lepiej doszczelniając.
Grzyszku, dzięki, dzięki. Spełnienie marzeń, do gór. Na pewno nie bardziej się cieszysz niż ja. Nie. A ty jest taki do złomu? Yes. Przeżycie niesamowite. Przeżycie niesamowite. Jechaliśmy, luźna rozmowa. Wjeżdżamy na teren Nęciska, Karmiska. Pieździe rozglądają się prawo, lewo, nagle Grzesiek krzyczy. Coś tam jest z przodu, łapie lornetkę. Buffalo, buffalo. A potem już akcja poszła błyskawicznie. Schodzimy z paki, ładujemy karabiny i podpływ. Pomału dochodzimy na jakieś 60 kilka metrów. Johnny ogląda, mówi, że jest znakomity babu. Tylko czekaj. Cała wieczność, ale w końcu babu odwraca się na blat. Wychodzi, przychodzi na drugą stronę drogi, staje, strzelaj. I tak jak mi pokazywał, jadę po biegu, przepraszam, po badylu. Dojeżdżam do centrum życiowego. Delikatne naciśnięcie spustu, strzał. Pawu podnosi badyl, przechodzi trzy kroki i wtedy ładuje, ile fabryka dała. 2, 3, 4, 5. Babu leży, na to wychodzi drugi, John nakazuje odwrót. Doładowujemy, odchodzimy. Krótki opis. Jakie to uczucie, Paweł? W momencie strzału, byłem zimny. Byłem zimny po prostu, dokładnie byłem zimny. Natomiast adrenalina, po tym czwartym, piątym strzale zaczęła mi iść adrenalina, po tym mi się łapy rozlatały. No ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Postaliśmy, poczekaliśmy, aż drugi babu odszedł do buszu, co trochę trwało. Tam w tym buszu jeszcze stał, gdzieś go obserwował cały czas na monitorze drona. I dopiero jak już odszedł znaczący kawałek, podjechaliśmy samochodem. No i zaczęła się sesja zdjęciowa. Super. Przeżycie. Jedyne, raz na 60 lat.